Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox. Zapraszam Was przeserdecznie. Kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy się po raz w kolejnym grze Metro 2033. W poprzednim odcinku udało nam się dotrzeć wreszcie do naszego pragnionego Police of Police. Powiedzieli nam, że niestety nam nic nie pomogą, ale trafiliśmy na dobrego chyba pana generała, który nam powiedział, żeśmy dotarli do biblioteki, a w zasadzie do wejścia w pobliżu biblioteki, więc niszy to na razie wygląda i droga do D6, czyli mamy odszukać tajny kompleks wojskowy i wystrzelić jakieś rakietki w cienie, czy te wszystkie demony, więc raczej to nie będzie takie proste, jak mogłoby się na początku wydawać, mam takie wrażenie. I którędy tutaj iść? Nie tak? Co jest 5? Dobra, teraz na razie może dookoła, bo tutaj widzę zasrane te latające demony. Co to jednak? Co jest 5? Nie wiem, ale chyba musimy, tak mi się wydaje, że wyjść stąd. Filtr zawsze się przyda. Maska wymieniona. Super. No chyba właśnie musieliśmy z tego budynku, z tej stacji wyjść i musimy lecieć do jakiejś biblioteki. No i mamy zasrane szczury, które raczej nie powinny być problemem, ile mam amunicji, dość dużo. To mnie cieszy. Znowu kolejne szczury zasrane, no. Ale mam nadzieję, że damy im radę, kurde. Teraz tak się skapnąłem, że za te pieniądze to mogliśmy sobie kupić ulepszenia do broni, czyli większy magazynek i tak dalej. Albo jakieś fajne celowniki. Ale o tym kompletnie zapomniałem, że coś takiego jest. Chociaż nie wiem, czy byłoby to takie przydatne dla mnie, bo ja te broni dość często wymieniam, więc jednak to nie chciałbym wywalać tych pieniędzy tak w błoto. Już myślałem, że coś nam wyskoczy, kurde, z tej wody. A! Skocz! Co jest? Kurde! Fuck! No nie, no weźcie sobie nawet jaj nie róbcie. No jeszcze nas to gówno porwało. I co jest? Teraz nie czytałem podpowiedzi, że w wodzie może nas jakieś gówno wziąć. Ale nie sądziłem, że to będzie aż takie, wiecie, realne, kurde, no. Ej, ale przetransportowało nas chyba do biblioteki, bo to wygląda na taką legitną bibliotekę. Chyba tak. Więc chyba jakiegoś lifehacka odkryłem. No tak, to mi wygląda na taką zajebiście dużą bibliotekę. Albo jakiś urząd. Ale kurde, te gówna muszą tutaj latać. Samochody, które nam nic nie dadzą. I mamy ognisko. Fuck. Nie no, to mi wygląda na taką legitną bibliotekę, ale na pewno nie będzie tą biblioteką, do której mamy dotrzeć, chyba. Co jest? Już tutaj mamy dotrzeć, chyba. No tak. Tutaj jak W. Ła! Ła! O kurde, no. Dobra, nas trzeba padł, jak dobrze trafiliśmy w łeb. Nie, no tutaj musimy być chyba. I mamy od nowa zniszczoną maskę. Bo tutaj wejść nie wejdziemy. I zaczyna się pan problem. O kurde. Tyle ich tutaj biegnie, co jest? O kur... wow, wow, wow. Fuck. Kurde, no. Jak nie jeden, to kurde kolejny. Dobra, co my tutaj mamy? Małotowy. Mało w karabinku, więc sobie przeładujemy. Krwawimy chyba trochę. Ale apteczek nie będę słyszał, ile ich mamy. 3 tylko. Raczej się ich nie opłaca używać. Wydaje mi się, że tutaj musimy przeczekać jakąś fazę gry, albo nie wiem co. Bo wskaźnik nam wskazuje tutaj drogę. W zasadzie no, nie wskazuje nam drogi, tylko kompas nam mówi, byku, tutaj masz stać. Więc na razie no, będę stał i może bronią tej miejscówki będzie chyba wszystko w porządku. Właśnie nawet nie wiem, czy to broni nie można nazwać. Ja tutaj chcę tylko, kurde, przeżyć. Artem, jest gościu! Gdzie on jest? Jest, kurde, byliśmy szybciej od niego.
Zajebiście, że ten potwór nas podrzucił. O, i mamy nasz skład. No i teraz możemy się pobawić z tymi bestiami zastranymi, bo jednak nasi sojusznicy są nieśmiertelni, mają nielimitowaną ilość amunicji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc zajebiście, ale przydałoby się maseczkę wymienić, ale nie mam żadnego trupa z maseczką, więc może być problem. Otworzyć krąg, ale w dwójkę chcesz otworzyć krąg, gościu? Mam też chyba aktualizowane notatki, więc super. Dobra, filtry kolejne. Super. Ile nam jeszcze zostało czasu? 10 minut. Można zaokrąglić. Mamy gościa z filtrem nawet. Super. Wymieniana maseczka jest. Czy to filtr wymieniany? Chyba, że... Nie, wydaje mi się, że maseczka została wymieniona. No chyba. Nie, no nie wiem już. Nie chcę o tym myśleć. A że to myślę o zabijaniu tych kurde bestii zesranych. Teraz sobie myślę, że no przecież my mamy teraz tak jakby cel dotrzeć do, nie wiem, jakiejś stacji, która ma rakiety, która jest wyposażona w rakiety. Przecież jak my spuścimy te rakiety przecież nie zabiją, tylko... czemu nie mogę przejść? Wystrzelamy naszymi pieniądzami, kurde! Przecież my nie wypuścimy tych rakiet tylko w te potwory, czy te w cień, czy jakby tego nie nazwać, te diabły. Bo my wypuścimy tak jakby też na naszą stację chyba, tak mi się wydaje, no bo jest niemożliwe, żeby rakiety, chyba że w ich leże, czy wiem jakby to nazwać. Chyba tak. Kurde, no, ale że musiałem użyć zasrane 9 waluty po to, żeby strzelić, no naprawdę. We need to get to the military archives. It is somewhere beneath the main library. Now, we can reach it through the main reading hall, alright? Now freezing here. Let's go. Kurde, dziwne, że ten chłop nam tak pomaga, chociaż mówił, że no, powinni dostrzec, że jesteś taki odważny, taką drogę przebyłeś, no to może jednak jest taki dobry ktoś w tym polu. Dlatego też jego ziomek jest chyba niezły. Szkoda, że nie mamy amunicji nigdzie. Chociaż nawet nam się chyba nie przyda, bo mamy jej dość, no nawet dużo bym powiedział. Ale tak, no przeładowane wszystko jest, no to chyba git. No i co, wchodzimy, panowie? Oto wchodzimy. Ale tak, jakbym... Nie masz na... Nie ma przejścia. Jest? Aha, ciało, dobra. Kolejne filtry się przydadzą, ale czy zamkniemy te drzwi? Gościu zamyka, więc dobrze. Ale co my mamy w ogóle w tej bibliotece odszukać? Znajdź dokumenty dotyczące D6? D6? Jakie my kurde drzwi musimy sprawdzić, chociaż chyba mam już plan. Dobra, jednak co jest? Dobrze idziemy chyba. Zamknięte. Jak my możemy to niebo otworzyć? Może... Ała! Ała! Co nas tak gryzie? Co jest kurde? A te macki zasrane chyba. No tak, ty kurde gówna. Chyba już wiem, co musimy tutaj zrobić. Właśnie podpalone. Może tak? Też nic. Kurde, co strane macki, no. Ja już się obsrałem, że kurde, coś nam tutaj wleciało albo coś. Mamy przejście, dobra. Wa! Kurde, te małe gówna, no. Jak my możemy tam niby kurde przejść? No kurde, ty gównie, no.
Nie no, niby naboje nam daje. Ale po co nam te zasrane naboje, jak my musimy, kurde, no przejść jakoś. Chociaż nie no, musimy znaleźć jakieś dokumenty dotyczące D6, D6? Nie wiem. Ale tutaj no nic nie ma i musimy tam przejść. Aha, tak, naprawdę. No, wskakuj, Artiem, w sumie. Aha, i oni... Co? Dobra, pomogą nam wejść. No kurde. Można to gówno zabić? Dobra, udało nam się przejść. Nie ma problemu, chłopaki. Na łatwym, nie wiem, magazynku sobie poradziłem. Ale to było naprawdę tak posrane. Myślałem, że musimy coś tam wywalić w powietrze albo wysadzić. W sumie na to wszystko jedno wychodzi chyba. Ale tak, tutaj chyba nic już nie ma. Jakieś kurde dokumenty. Nie wiem, czy my musimy tego szukać, czy automatycznie nam to znajdzie. Jezus, jakie to było głośne! Ała! Jakie to jest wy... No i naprawdę zużyłem bezpotrzebnie te magazynki. Trochę bezpieczne te żarty, ale no nawet można się czasem uśmiechnąć, że próbują być normalni. O! Nie. Amunicja. Noże do rzucania na maksa, no i musimy chyba przejść. Innej drogi tutaj chyba nie ma. Fajne, że sobie kurde takie gówno chodzi. Ale jak my możemy tędy przejść niby? Bo my musimy no tutaj dojść. Ha! Wiedziałem, że możemy coś takiego zrobić, ale nie byłem tego pewien. I co? No i musimy naprawdę tam wejść, tam gdzie kurde ten potwór zasrany. Chyba tak. Nie wiem co tutaj jest, ale no dobra. Aha, czyli to są ich ciała. Myślałem, że coś innego, ale dobra. Zamknięta, my to możemy otworzyć czy jak? Nie, ono też zamknięte. Nie wiem co my mamy tutaj zrobić, ale może dalej szukać tych zasranych, nie wiem, danych, dokumentów. No nie, no znajdujemy tylko amunicję, za którą i tak nic nie zrobimy. Dobra, kolejny filtr niestety. Nie wiem, nie mamy tutaj żadnego klucza albo przejścia ukrytego gdzieś. No chyba, no nie, tak mi się wydaje, no ale... Chociaż? No nie. Kurde, bela, no. Teraz musimy się, nie wiem, cofnąć? Nie. Nie, może strzelimy w to? No nie. A jak się ruszać, no nie ruszały, tak teraz i też nic z nimi nie zrobimy. Na razie nie mam pojęcia, co my mamy tutaj, kurde, zrobić. Wiecie co musiałem zrobić, a w zasadzie co muszę zrobić? Rozejrzeć się po mapie, a w zasadzie spojrzeć kurde w górę. I mamy żrandol, czy co to nie jest. I mamy przejście otworzone. No i no super. Ale nie domyślnie się, że mamy kurde takie mechaniki. Ale dobra. No i co, no i lecimy chyba dalej do przodu. Po te kurde dokumenty, ale one raczej nie będą tak na powierzchu. Na powierzchu? Na zewnątrz, a w zasadzie na powierzchni. Albo... Nie, już nawet nie będę się odzywać, w sensie nie będą tak na widoku pokazane, bo to raczej będzie coś... No kurde, no jakiś dokument odnośnie rakiet, bomb, no to musi być chyba jakoś ukryte bardziej w jakimś sejfie albo coś. Chociaż tak nie jest, tą drogę już tutaj przebyliśmy. Martw mnie trochę tutaj ten demon, który tędy przechodził, ale no, no dobra. Mam już jakiś, nie wiem, hol główny? Librarians are some of the most dangerous creatures out here.
If you meet one, or two, God forbid, don't fight it. But don't run from it either. The beings won't attack you if you look them in the eye. Now remember, never let them out of your sight. Show them your back, you die. Okay, if a beast gets nervous, move away, but slowly. And if you shoot, well, look or don't look, you won't see anything ever again. Naprawdę, kurde, jakiś bibliotekarzy, kurde, wymyślili sobie. Nie, czy my możemy w niego strzelać w ogóle? No, porwał nam ziomka, który już chyba sobie umarł. Niestety. A to jest ten nasz... Nie, to jest ziomek naszego ziomka, więc chociaż tyle. Okej, okay, he's still alive. Artyom, I must take him to Polis. You'll have to find a map yourself. Here are the floor plans. The entrance to the military archive is somewhere on the first floor of the library. The door the librarian went through leads there. There's not much time. Dawn's coming. Go now, and remember what I told you about the beast, okay? I'll try to come back as soon as possible. Go. Jak on niby tego gościa chce zaprowadzić do Polis? Przez Polis jest zajebiście daleko, a oni będą na piechotę szli? No chyba ich pogrzało, ale no dobra. Musimy tym przejść co bibliotekarz. No to raczej musimy tędy po schodach na prawo wbić do nich. I co? I mamy go nie atakować? Mamy tylko patrzeć mu w oczy? No chyba tak, bo tam była mowa o nieodwracaniu się plecami, nie atakowaniu, w powolnym wycofywaniu się, a jak już zaatakujemy, no to... Nie wiem co to było, ale nie chcę chyba wiedzieć. A, nawet nie przejdziemy, więc musimy drzwi rozwalić. Chciałem tutaj, kurde, po cichutku wbić i w ogóle. A jak ten bibliotekarz w ogóle wygląda? Może jak kret, ale mamy, no jak widzicie, no, chyba notatnik nasz. O, super. Nie wiem, co to jest za bydlak, ale jak pierwszy raz spotkałem chyba tego bibliotekarza, to on taki zajebiście duży nie był. A tutaj wygląda na takiego potężnego gościa, który potrafi nas zdjąć chyba na strzał, albo ma ewentualnie tam dwa. No, jest dość potężny. Ale dobra. Ale którędy? Musimy tam zejść na dół? No chyba... Chyba niestety tak. Tędy dookoła chyba nic już nie będzie, no jednak... O, ciałko. Z chęcią przygarnę nową. No i tak, wymieniamy maseczkę, więc chociaż tyle. Znaczy nie maseczki, tylko tą maskę. Gazową, przeciwgazową. Jezus, jaki bydlak. That was she say. Ale tak, trochę już zaczynam się, kurczę, stresować, bo jednak... Nieźle idziemy, jeżeli chodzi o postęp fabularny. A ja kurde nie pamiętam, czy możemy mu patrzeć w oczy, czy nie możemy. Wydaje mi się, że chyba tak. On poszedł sobie. Chociaż... Kurde, tyle chciałem powiedzieć. Kurde, jak on okropnie wygląda, no. Dobra, nie okazujemy strachu. Wygląda trochę jak jakiś taki goryl, ale... przerośnięty, albo na sterydach podwójnych, albo... Aha, nie możemy odwracać nawet wzroku od niego. Kurde, zasłonił nam drogę, grubas. Chociaż, może nie. Powolutku. Spalił gumę. E kurde, fajne mechaniki naprawdę. Dobra, wywalił drzwi. Dobra, ja sobie tak poszedł na luzie, no to... Fajnie. Okej, czyli coś... Zabiło tego bibliotekarza, ale
Albo ci ludzie, albo coś większego niż ten bibliotekarz. Takie opcje też nie wykluczam. No dobra, kolejne drzwi. Sobie otwieramy naszą ulubioną metodą. Na razie to wszystko idzie, nawet powiedziałbym, że mega łatwo. Pewnie zaraz coś nam wyskoczy. Na tym się skończyło. Szkoda, że nie mamy żadnej broni białej. Wiecie, jakiegoś nożyka, szabli, albo czegoś innego do wywalania tych drzwi, bo jednak... Zbyt pazerny byłem na lód. Chociaż może nie? Ja chciałem tylko, kurde, tego chłopa zobaczyć, a tu nagle ten gość. Już myślałem, że mama animacji umierania. Ale chociaż tyle. Kurde, no teraz się obsrałem, ale na takiej zadyszce. Jest chociaż tyle, ale tak. Dobra, jak ja nie lubię, kurde, tych przejść, bo na nich pamiętam, że jednym z pierwszych odcinków jakieś, kurde, zasrane szczury nas prawie zabiły. Ale też, kurde, nie chcę być przy tych zasranych oknach, bo jednak te zasrane, nie wiem, nietoperze z Wuhan nas mogą zaatakować. W ogóle ciekawe, czy ten, czy te wszystkie bestie są sobie, nie wiem, przyjazne, czy jak to wygląda? No, możliwe, że chyba tak, bo nie widziałem, żeby jedne drugie atakowały. Ale no, z tym może być różnie na pewno, więc teraz tak. Co my tutaj, kurde, dalej mamy zrobić? No już chyba dotarliśmy, albo nie? Wydaje mi się, że kurde, no tak. Ale wydawać to mi się też może, że nie wiem, przeszliśmy grę. A jednak tak niestety nie jest. Chyba przez te drzwi musimy przejść, no to tak przynajmniej wygląda. Chyba nie, chociaż kurde, no. To nie. Kolejny filtr nam się niestety, kurde, kończy. Dobrze, że nas nie słyszą. Chociaż tyle. Też może tędy muszę przejść, chociaż nie wiem. Kurde, no zobaczyłbym, co się tutaj kryje. Cholera jasna, no. Dobra, musimy pokazać, kto tutaj ma jaja i nosi spodnie w domu. Kurde, chciałem trochę odwrócić wzrok. Dobra, po lewej chyba nie ma tego gościa, który był w ścianie. Nie wiem, czy możemy odpalić zapalary, ale chyba nie. Wydaje mi się, że w dobrym kierunku idziemy, chociaż tego... Kurde, no nie jestem pewien. No nie. Tędy nie. Czy ja muszę, kurde, no zejść stąd chyba? Czemu? Nie! Przecież my pokazywaliśmy, nie wiem, dominację w tym stadzie! Co jest? Czemu nas zaatakował? Dobra, czyli jakby się udało mi się dojść tutaj, to nie było takie trudne, wystarczyło... Fuck. Wystarczyło w sumie dojść do tego pokoju, w którym była jakaś taka dziwna kratka, otworzyć ją, potem przejść przez to przejście, które nam, no, otwierała ta kratka, potem były dwa
muszę powiedzieć, że ci bibliotekarze, te dwa golemy, wystarczyło przy nich skręcić w lewo, był mały pokoik, potem w prawo i nagle widzę jakąś windę. No to mówię, no na fasie tam przebiegną. No i cały tutaj, można powiedzieć, że element gry, a w zasadzie element pościgu, skradanie z tymi bibliotekarzami przez speedrunowałem, bo jednak taka opcja była chyba nawet i polecana, tak mi się wydaje. My teraz go bierzemy na dominację, tak jak mówiłem, w zasadzie tak jak myślałem, że te potwory tak jakby walczą ze sobą o dominację, tak mi się wydaje. Weź, nawet mnie nie jest to, że gość upał gumę bibliotekarzu. Ciekawe w ogóle, czemu nazwali ich bibliotekarzami. Może dlatego, że nie wiem, siedzą w bibliotece czy coś. Albo że są łysi i duzi. Co jest? Czemu nas bije ten gnój zasrany, no? Kurde, no. Nie no, da mu już się zabić. Wydaje mi się, że powinienem wtedy od niego odejść, ale... Niech już będzie. Ciekawe, gdzie mnie cofnęło, mam nadzieję. Dobra, tutaj. Więc my sobie odchodzimy. Dało radę. Zajebiście, ale co my mamy teraz tutaj znaleźć? Znajdź dokumenty dotyczące D6. Znajdź wejście do tajnego archiwum wojskowego. Skoro jest tajne, to raczej nie będzie tak na widoku, chociaż tędy to nie. Kurde, jakieś dziwne pociski. Nie wiem, do czego mogą służyć. O, tutaj. Maseczka i filtr chyba. Ale tajne przejście do bazy wojskowej. To jest naprawdę to tajne przejście? Naprawdę? Underground depository was a frightening place, and I had no idea where or what to search. But I refused to think that all my efforts would come to nothing. A spoko, że tam weszliśmy. Ale teraz jak stamtąd wyjdziemy, nawet jak znajdziemy te dokumenty, to jaki mamy plan stąd wyjść? Nie wiem, ale na pewno przekonam się o tym w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się jednak podobał. Następnego odcinka, siemka.